Cześć, Papa Smoczaria, odcinek 55. Mamy piąty dzień maratonu za 1000 subów. Nie wiem w sumie, czy mi z piątego dnia nie wyjdzie tak, że będę miał 4 dni na piąty dzień maratonu. Bo wiem, że dzisiaj nie nagram wszystkiego. Nagram zaledwie chyba tylko 3 odcinki z Motari. Z Kupiria Tugo miała być dzisiaj, ale nie mam kiedy tego nagrać. Bo no teraz nagram dwa jeszcze odcinki z Motari. No i później już. Nie wiem, czy będzie chwila na to, żeby zrobić odcinek ze Kupiria Tugo i aż ich 10. Więc najwyżej się zrobi połączenie 5 i 6 dnia maratonu za 1000 subów razem. Najwyżej się tak zrobi. Dobra. Będzie połączenie, bo to co miało być na 5 maraton, to na 5 dzień maraton to się nakręci i się nakręci to co miało być na to co będzie miało być na 6 dzień maratonu. Przejdźmy na koło i spróbujmy wylosować zamówienie specjalne nową kategorią, która ostatnio się na kanale pojawiła. Tak, to jest generator liczb losowych. Mamy 8. Aha, zrobił, przecinek się wpisał. Mamy 18 zamówień w całej grze. I zróbmy sobie ile liczb. Zróbmy w sumie taką ciekawą mechanikę. Nie od 18, tylko od 19. O. Potem pobawimy się matmą przy wybieraniu zamówienia w grze. Trochę sobie policzymy. Ile chcemy tych liczb? Nie, zróbmy 17, nie? Tylko bez duplikatów. Bez. Aha, bo jak jest więcej niż zakres, to nie może być bez duplikatów. No bo w 35 liczb bez duplikatów, no to się wszystkie wymienią i już jeszcze będą liczby do wymieniania. Dobra, to wiecie co, weźmiemy niech będzie 17. Będzie bez duplikatów, więc to, co się nie pojawi, to to zamówienie bierzemy, nie? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 20, 28 nie ma. 29, 31, 2, 3, 4, 5, 6. 28 zamówienie, czyli to będzie 18 mniejsze, czyli 10. Dziesiąte. Dziesiąte zamówienie, dobra. Tabca z tym generatorem liczb to jest taka pomocna, że jak nie mam uzupełnionych zamówień dookoła, no to mogę sobie numerkami to wylosować. Dziesiąte zamówienie, nie? 28. Więc liczymy 18, nie? I potem jeszcze raz 10 się liczy. Więc mamy tak. Który to będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Lavender Light. To numer 10. Tutaj był prezent, tak. Mandy.
Mandy prezencik dostała. Jakie to naklejki były? A, ostatnio się wiosna zaczęła, dobra. Jakaś nowa naklejka jeszcze jest, ale ją się odkryje, jak się grę zacznie. Ginormano. Czekolada, a raczej moneta w czekoladzie. Nie wiem, jak to odebrać. Szczęśliwa siódemka po prostu. Proszek taki. Gino Romano. Jakie to było? City Road. Roli. Dobra, zobaczmy tę naklejkę. A, zamówienie specjalne dla Wi-Fi, które jest tu closerem. Elka. O. W ogóle nie korzysta się z tej opcji, co przed chwilą się wyświetliła. Czyli z przełączania zamówień się raczej nie korzysta. Bo szybciej jest przewinąć niż... Chociaż nie no, w sumie jak chcemy przeskoczyć z jedynki na szóstkę, to może jednak szybciej byłoby wybrać po prostu. Ale mi się tu nie przyjęło taka opcja. Może ona istnieje, to nie korzystam z niej. Pianki i pistacje. Cannoli. Teraz kremik. I pistacje. Okej, jeszcze raz. Dawno kanoli nie poprawiałem. Zazwyczaj pierwsza próba wychodziła. Nawet jeżeli się nie udawało, no to nie wyłapywałem tego przed wypuszczeniem. Perfekt. Jepe. Nie to... Troszki dwa te same, nie? Tak. Dwa razy lawendery. Jeszcze jeden proszek, duże kostki lodu.
Przechodzimy dalej. Teraz mamy Cocoa. Tak, Cocoa to było. Na obrazku nie widać Cocoa. I po prostu z tego co pamiętałem, to zgadywałem. Teraz jak mi zadzwoni, no to nie będzie fajnie. Mamy perfekt. Dobra, teraz jest fajnie. Mary. Zamówienie JP. Oj. Nie, dlaczego myślałem, że to syrop? Okej, kremik. Czekoladki. Cannoli. Perfekt. Peggy. Pamiętam, że Closer zamawia jakieś takie połączenie. Proszek. Teraz czekolada. Na razie perfekty się trzymają. Kokos. Teraz cannoli. I czekoladki. No i następny perfekt. Xolo. Nalałem jedno, teraz mleko. Proszek. Krem i pistacje.
kanoli. Teraz truskawka oraz pistacje. Perfekto. Berta. I co, i potwierdziło się, nie? Zamówienie, które przygotowałem dla Berty, to jest to samo, co ona zamówiła. Nie pomyliłem się z mlekiem i kawą dla niej. Bez korzystania z książeczki klientów i szukania zamówienia jej, sam utworzyłem jej zamówienie. Tak na razie idzie nam perfekcyjnie. Cały dzień. Teraz tylko utrzymać ten perfekt jeszcze przy tych dwóch zamówieniach. Kokos. Perfekt. Dawno nie było perfekta w moczarii. Dzisiaj się zapowiada. Proszek, mleko sojowe. Moczary jest serią stałą, nie? Jeszcze przez najbliższy tydzień. Postaram się przez ten najbliższy tydzień porobić odcinki tak, żeby wszystkie serie stałe jeszcze na ten ostatni tydzień się pojawiły. Bo później od lipca będą następne, nie? A te, co były na maj i czerwiec, no to mało nagrywałem je. Często ostatnio były te braki odcinkowe. Nic nie kręciłem. Spróbuję w przyszłym tygodniu, jak będzie bardziej luźniej, wszystko nakręcić na przyszły tydzień. Może się bardziej uda mi zmotywować swoje chęci, aby kręcić. Tak jest, mamy perfekcyjny dzień w moczarii. 55 wyszedł perfekcyjnie. Te dwa odcinki, ten i następny, no macie losowo dzisiaj wrzucone. Tylko pierwszy wszedł na godzinę, którą miał wejść. Zarczwana szukamy. Zostawa te dwa odcinki są zawsze domyślnie wpisane, nie? Tylko pierwszy jest zawsze wpisany na godzinę, a reszta jest domyślna. Ważne jednak, żeby te wszystkie odcinki, co są zaplanowane, wchodziły. No dobra. Trochę mniej gadania. Kręcimy następne odcinki. Do zobaczenia. Cześć.